My jesteśmy orędownikami akcji Stop Niebezpiecznej Policji. Mnie. Bartka zatrzymali, kurde, Bartek, trzymaj się! Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną Bartek. Wesoły Bartek! A to jest kolejny Siema. Odcinek z najlepszego polskiego serwera na Robloxiku, czyli PCD Polish Car Driving. I proszę państwa, z 10 dni nie było na tym kanale PCD, a w ciągu tych dni weszła nowa aktualizacja. Dzisiaj mamy 5. Mam nadzieję, że macie jeszcze ferie. Oczywiście, jeżeli macie, to śmiało dajcie znać. A my mamy 3 nowe samochody, 3 odświeżone samochody. Drogi wolne od śniegu i lodu. Mamy z powrotem deszcz, nowe dźwięki malucha, napisy odnośnie nazw ulic w Sławnie oraz ponoć poprawa tego nieba. Szczerze, nie widzę różnicy w tym niebie. Totalnie. Ale może dlatego, że nie wiem, jak kiedyś wyglądało. Czy kiedyś po prostu nie było... No właśnie, może kiedyś było tylko niebieskie, nie? Takie jakby, a teraz nie jest... Nie byłyby chmurki, tylko może poprawili po prostu lekko grafikę i tyle. No właśnie, nie wiem. Oczywiście przypominam, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie proszę łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. A dzisiaj spróbujemy sobie obczaić, jakie nowe samochody doszły nam w tej aktualizacji. Ja już mniej więcej taki odcinek nagrywałem, ale teraz jestem mądrzejszy o wiedzę od was z komentarzy, bo nagrywałem taki odcinek na kanał Dehogaty, więc jeżeli chcecie troszeczkę lepszy odcinek, to tutaj praktycznie go możecie zobaczyć. Wiadomo, że nie każdy też ogląda na drugim kanale, nie każdy jest widzem jednego i drugiego kanału, aczkolwiek tam jakieś odcinki teraz były. No i teraz tak, jeżeli chodzi o nowe pojazdy, to mamy na pewno nie te cztery. A34 to jest chyba nowy, z tego co mi się wydaje. Ja sobie spojrzę jeszcze na ściągawę. A34? Kto to jest numerek? 27 chyba. To jest chyba nowy, bo było E34, ale rozumiem, że E34 to w tej grze się A34 nazywa. Taki staromodny. Mhm. Taki starszy, takie BMW starsze. Mamy też Volvo pod numerem 28 i ono jest ładne. Mi się na przykład mega podoba to Volvo. No, spoczko jest. Ładnie wygląda, nie wygląda, wygląda inaczej niż wszystkie samochody tutaj w okolicy. No więc jest spoko. O, deszcz w ogóle zaczął padać do środka. No, chyba to dzisiaj powinien zrobić remont tego sufitu. No, dach do naprawy. I wiesz, niby ma 300 koni, ale ludzie coś pisali już chyba, że to jest oszukane 300 koni, że to nie ma tylu wcale. I mamy jeszcze drugie BMW, tylko się zastanawiam, które. 36 ponoć, tak ludzie pisali, bo widzę, że jest A46, no tak, mam. Ej, to jest, jest A36, o, to jest jeszcze ładniejsze w sumie, takie trochę nowsze od tamtego. A to jest chyba ten taki klasyk, wiejski klasyk, że tak powiem, jeżeli chodzi o BMW, nie? No tylko BMW, nie wiejskie, to jest klimat. Aha, więc... aha, Bartek, no nie, to, kurczę, jak teraz widzowie cię zjedzą, że jak to BMW tylko wiejskie. Ale ja mam A39 na przykład, ładne, i mam na przykład, a tego nie... O, tego nie mam w sumie za 125 tysięcy. Mamy to i tego też nie mamy, ale ja mam takie BMW i tym BMW dzisiaj pojeżdżę, no, no specjalnie dla widzów. Wezmę jakiś ładny kolor. A ty możesz ze mną moim pojechać, Bartek, w ogóle samochodem. No, taki mam zamiar. Także proszę bardzo, dzisiaj Bartek. Taki brzydki? Aha. Sam jesteś brzydki, Bartek, nie rozmawiamy o tym, co w lustrze zobaczyłeś, okej? Okay? Dzięki. A nie mam lustra, dlatego właśnie. Nie, no przepraszam, ale Bartek hejtuje tutaj. Bartek jest hejterem, ja widziałem ostatnio w komentarzach, jak ludzie się pytali, kiedy Bartek na odcinku, a później pisali, ale Bartek jest hejterem tak naprawdę, także... Który odcinek? O kurde, no nie, no człowieku, jedź. Zablokował drogę i teraz jest... Dobra, Bartek, ty jesteś moją obstawą dzisiaj. O, więc... sprawdzam go, który to jest... Typek. Nie, nie sprawdzę, tylko pomóż mu wyjechać, czy się odkotwiczyć. Przecież myślę, że on... Jedzie ci. Czekaj, no ja próbuję wyjechać stąd, także... No ja zobacz, on za chwilę cię w tej... No, kurde, gościu! A tamten trzeci to się w ogóle przestał ruszać, no! Co oni odwalają za szajs? Udają tego, udają. Ej, ale to może jest gang jakiś, bo oni mają dwa takie same samochody, nie? Zgankowali nas. No to bym powiedział, nie, na temat gangu. Czemu ziomek w tym białym samochodzie nic nie zrobił? On po prostu w niego wjechał i nic dalej nie zrobił. Dobra. Dobra, jazda, kurczę, sami się odbugowaliśmy. Ej, w ogóle teraz jedzie chłop. No nie mogę, no, darmową pomoc liczył. Na darmową pomoc drogową od nas liczył i w sumie dostał.
Dobra, Bartku. A, zatrzymał się chyba, zatrzymał się. Proszę państwa, ja mam burzącą wszystkim i krew i w ogóle wszystko wiadomość. Ja mam tragiczną wiadomość, proszę państwa. On jest YouTube'em? Bartek zrobił prawo jazdy ponoć. To jest jakiś teraz... Tak, to jest tragiczna wiadomość dla ludzi na drogach. Oczywiście nie w prawdziwości, ale tutaj. I sprawdź, Bartek, ile masz punktów, bo powiedziałeś, że nie wiesz. 12. A, no dobra, ja mam 0, na szczęście. To jest chyba mój najdłuższy moment, w którym mam 0 punktów. Ja mam dzienne wrażenie, że to jest właśnie ten odcinek, który się zmieni, nie? No właśnie to jest, ja chciałem powiedzieć, że najgorsze w takich momentach jest to, że zazwyczaj jak coś takiego mówię, to... No to zawsze to właśnie los się z takiego figa sprawia, tak, że... Tak, 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 to zazwyczaj mandacik jest. Nie wiem, Bartek, czy wiesz, ale dzisiaj nie robimy napad na policję na tym odcinku. Kurde! To sam typ. Na razie to tak, jest to, na razie to jest napad na innych użytkowników drogi i na nas przede wszystkim. Ale dzisiaj robimy taki napad na policję, można powiedzieć. Będziemy robili rzecz, którą ja ostatnio zainicjowałem i pokażę wam robienie tego po prostu na zwykłych drogach. Jeżeli oczywiście policję spotkamy, miejmy taką nadzieję. Dlatego jadę dzisiaj, Bartek, z tobą, bo mam obstawę, nie? Robimy, wytłumaczymy dzisiaj... I znowu teraz ten w czerwonym. No nie mogę, no nie mogę! Co? Oni śledzą? To jest normalnie jakiś... To jest spisek, to są te dwa... Same typy, o Jezu, co się tu wydarzyło? Tak, ten w nas teraz wjeżdża. Ja nie wiem, co to za Maćki 12 jadą dzisiaj, no o co chodzi? No cóż, zaczęły się ferie. To nie może być przypadek. Ej, patrz, znowu ten w białym tu jedzie. O co chodzi dzisiaj? On jedzie za nami, on nie jedzie nigdzie, on jedzie za nami po prostu, no tak. Mówię ci. Dobra, poszukujemy Jezus Maria, już myślałem, że znowu ten sam. Samo kopia. Dobra, będziemy poszukiwać policji, aczkolwiek teraz jedziemy do Sławna 106 i mi pokazuje a drogę tędy. Bo znaleźć policję, wiesz, masz te wszystkie... No mam radar detektor, Bartek, okej. Okay. No. No dobra, tylko radar detektor nie pokazuje ci, gdzie jest w tym momencie policja na serwerze. No, ale masz łatwiej, nie? No, no, no tak. Powiedzmy, że znalezienie. No, powiem... Ja pierdzie, ale to... Ale to buja. Ojojojojo, nie, 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 dzisiaj jest jakiś nieszczęśliwy odcinek, bez kitu. O, Jezus Maria, dobrze, to jest mocne, dobrze, to jest mocne. Ale BMW po prostu tak nosi, ludzie się pamiętam. Pytaliście się, widzowie, dlaczego ja narzekam na to, że ten samochód tak skręca, jeździ, ślizga się. No nie wiem, może dlatego, że ja chcę... To BMW gówniane. Może dlatego, że ja chcę jechać jak człowiek normalny po drodze. Ale halo, 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 halo. I się nie ślizgać cały czas. Jechanie jak człowiek, samochodem BMW to się nie kalkuluje. No może tak, może Bartek ma tym razem rację. I faktycznie widzowie też tak napiszą, ej, to prawda, Hogaty, BMW to się nie da jeździć. Ten po prostu jest do krypania, no. To się nie da po prostu jeździć, pewnie tył napęd i w ogóle nic się nie da jest zrobić, zarzuca i te tłumik. Sprawy. Tak, Sylo zawsze narzekał na ten napęd w BMW. To z Sylem BMW jeździliśmy. Ty w sumie, to z Sylo ma chyba, czy miał w sensie, jak jeszcze jeździł, jak jeszcze nie mieszkał w Warszawie, to miał takie BMW, to nowsze z tych dwóch nowych, z tych dodanych teraz, to nowsze mam wrażenie. Aha, mi się zatrzymało, co jest? A dobra, jedziemy. Co się zatrzymało, Bartek? Taki dłuższy lak, kurczę. Proces twojego mózgu chyba się zatrzymał na tak, chwilę. Tak, odkąd tutaj w ekipie jestem, dokładnie tak. To już, ładnych parę lat, Bartek, żyjesz w Matrixie w takim razie. Boże, 8 lat zmarnowanego życia. Ty, ale teraz jest taka, w sumie jest taka szansa, no. Że... Używanie sformułowania, że żyjesz w Matrixie albo coś takiego, może być przez widzów na przykład Robloxowych niezrozumiałe. Bo to jest straszne. Dobra, nie? Jeżeli widzowie dotarliście do tego momentu w filmie, napiszcie Matrix. I od razu dajcie znać, czy w ogóle rozumiecie, co to jest. W ogóle oglądaliście może przede wszystkim. No to ja już nawet nie mówię, czy oglądali, ale czy w ogóle rozumieją. Dobra, czekaj, chłop coś pisał, to do mnie? Nie, chyba nie. Do mnie pisał, czy nie do mnie? Znaczy, tylko piszą na czacie, że kochać BMW, ale to już nie będę mówił, nie? No oczywiście, że ludzie na czacie takie rzeczy piszą. To jest ten sam typ, który właśnie wjeżdżał, więc... W ogóle nie wiem, czy ludzie zauważyli, ale no. Przodujemy w tym momencie w liczbie pieniędzy na naszych kontach, na kontach ogólnie. A rzeczywiście, ty. Udało mi się ostatnio na streamku znowu trochę dorobić. Powiem wam teraz, tą ciężarówką naprawdę mega dobrze się zarabia po prostu. Taki streamek godzinny, takie 100 tysięcy wpada na spokojnie, myślę.
Ja będę trochę narzekał, gdybym troszeczkę ten ciężarówka była troszeczkę szybsza. No ale to właśnie, wiesz, Bartek, nie, o to chodzi. A najlepsze jest to, że ona nawet nie jest najgorsza, nie? To właśnie o to chodzi, że ta ciężarówka nie jest najgorsza. Ona, ja bym ją uznał gdzieś tak w kategorii tych średnich ciężarówek. No ósme miejsce może, siódmy max. Aha. No w średnich ciężarówek bym ją dał, do średnich ciężarówek, jeżeli chodzi o moc i ten. Ale na pewno jest fajniejsza z tego względu, że są słabe ciężarówki, które rozpędzają się długi, długi czas. I wtedy dopiero osiągają jakąś tam prędkość, a to jest ta, która od razu rwie się i wiesz, ma ten moment do setki, że tak powiem, ma dobry. O kurczę, co w rowie skończył, ja pierdzielę. O, 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 będzie policja, będzie policja. Będzie policja. Ale to pytanie, czy to... Dobra, ta jeżdżąca, no. No ta jeżdżąca, Bartek, to żadna inna policja. Nie, znaczy mogła być ta stojąca. Bartek, no ale ty wysiądź teraz, bo ty mamy blokować tę policję jak coś. Więc... Oj, minie prawa. Stój, gościu, panie policjancie, proszę stać, drzwi zamykać, czekajcie, ja tu chcę scenkę odegrać. Dzień dobry, Bartek, podejdź, opłany. Podejdź, Bartek, od drugiej strony jeszcze, dobra. Jakby do szyby. Patrzcie, państwo, tutaj odgrywamy w tym momencie scenkę z policją. Dokumenty, proszę. I po prostu w tym momencie pokazujemy policji, że to my rządzimy w tym mieście. Poproszę dokumenty, przekroczył pan maksymalną prędkość. No proszę państwa, tak to właśnie wygląda na tym serwerze. Pokażę wam, o tak to wygląda. My jeździmy sobie w BMW i zatrzymujemy policyjnych mośków. Siema, dlaczego bezprawnie złapaliście naszego gościa? Nazywa się Ciemniutki, jego nazwa to Ciemniutki. Bezprawnie go zatrzymaliście i domagamy się przywrócenia mu prawa jazdy i wszystkiego co dobre. To jest akcja stop nieprawidłowo jeżdżącej policji na drogach. Stop łamania prawa przez policję. To jest właśnie to, a oni w ogóle jeżdżą taką samą BMW-ką jak my, czy to jest jakaś inna? Jest co? Nie no, inna chyba. Może lekko stuningowana? O kurcze. O, nie. Jedzie, ty jedzie! Nie jedziesz, nie jedziesz, nie jedziesz, gościu! Co gdzie? Ty odwalasz, co ty odwalasz, gdzie? Prawie, łapy, łapy, gdzie kurde, lecisz? Łapy, łapy, gościu! Wiem, jakoś w ogóle się nazywają. Dostałem informację, że to jest jeden Franek, a jeden to jest... Tak? A drugi to jest co? Gówno Piotrek. Chyba. Piotrek. Aha, no to fajne te nazwy, Bartek, tam mają panowie policjanci. No tego Piotrka to już nie lubię, nie? Fajne, fajne. No dobra, proszę państwa, tak to wygląda z policją. My jesteśmy orędownikami akcji stop niebezpiecznej policji. Panie, zatrzymali mnie, halo, halo, pomocy! Czekaj, Bartek, Bryskitu. Bartka zatrzymali, kurde, Bartek, trzymaj się! Halo, pomogę ci, Bartek! Halo, proszę państwa, ja tutaj mam akcję w tym momencie, ja wszystko kameruję z góry dronem. Chcemy zatrzymać policję. Mamy... Policja jest zatrzymana do front. Mamy tradycję zatrzymywać policję, proszę państwa. Już na dwa samochody. Tutaj ten oto Wanik przyłączył się do naszej inicjatywy, tak? Do naszej akcji zatrzymywania policji. Ale to jest bardzo dobra akcja. Zatrzymujemy policję, która jest bardzo niemiła. Oho, ktoś się przyłącza do naszej akcji. Ktoś słyszał o naszej akcji zatrzymywania policji. Oho, Bartek, to twój klon chyba. Dzień dobry. Witam. To jest akcja stop niebezpiecznej policji na drogach. Stopham. Tak, to jest stop policji. Zatrzymujemy policję, bo ona jeździ nieprzepisowo i staramy się, żeby wrócili na komendę stąd, gdzie przyjechali tak naprawdę. Także, no dobra, Bartek, okej, czekaj. Uwolniłem się. Czekaj, uwolniłeś się, bardzo dobrze. Ale patrz, no policja jest już zatrzymana nawet nie przez nas, będziemy tak sobie jechać. Próbują. My jedziemy sobie kulturalnie. Mhm. 40, tak jak. Proszę bardzo. Przepisy. No jedziemy trochę mniej. Tak naprawdę. 35? To jest do 70, Bartek. Dobra, no zrobię im break check. Break checka im zrobię. Jedziemy, rozpędzamy się. Okej. Sprawdźmy to. No kurczę, pieczone, dobra. Nic się nie wydarzyło, tamten nie wyrobił z tyłu. O kurczę, kolego w transport... O kurde, a to może być policja też pod przykrywką. To też szóstka chyba jedzie, nie? Zwali wsparcie, ewidentnie.
Wezwali wsparcie. O kurczę, coś mi się... Oj, 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 ała, 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 w samochodzie mi się coś zepsuło. Idź do tego mechanika, sprawdź tą skrzynię. Czekaj, no muszę sprawdzić, ty coś... No co ty robisz, no? Poziom ciśnienia w oponach mi spadł za bardzo. Pójdę zapytać panów policjantów. Dzień dobry, panowie policjanci, czy byliby panowie tak mili i kurczę stąd zawrócili? Dziękuję, do widzenia. Chciałem tylko to panom powiedzieć. Dobra, jedziemy. Patrzcie na to, oni nie zwracają kompletnie uwagi na to, co my robimy na tej drodze. O kurde, no i co, panowie policjanci, przecież ja na tym jestem, na awaryjkach. No i będzie płacenie. Dobra, jedziemy stąd. Do lakiernika, będzie płacenie. Wywalone, wywalone, no. Zobaczymy, jak się z kasą wyrobicie i będziecie płacić za mój samochód, no, no nieźle. Oczywiście w tej akcji RP nie uczestniczył oprócz chwilowego zatrzymania się żaden gracz. Żaden zwykły gracz nie został poszkodowany w zablokowaniu tej drogi na moment. Pamiętajcie, w akcji Stop Policji, Stop Ham chodzi o to, żeby zatrzymywać policję, żeby ona znikała, bo ona sama jeździ bardzo nieprzepisowo, a nikt jej mandatów nie daje. Ale robimy to tylko w momencie, w którym nie przeszkadzamy innym użytkownikom drogi jednocześnie. Pamiętajcie, jeżeli przyłączacie się do akcji Stop Ham, Stop Policji na drogach, możecie oczywiście wysyłać screeny z blokad swoich policyjnych, które zrobiliście na policję, możecie wysyłać śmiało na Discorda. A to jest znowu ten samochód! To jest niesamowite, jak on to robi. Czy on przejechał całą tę drogę oficjalną? No, on ma tutaj paczkę, ma. Oficjalnie przejechał całą tę drogę, żeby nas złapać znowu? Co jest z tym gościem? To jest niesamowite, spotykamy go czwarty raz już. Czwarty, on całe Darłowo nas rozwalał, nie? No tak. A teraz w Sławnie go spotkaliśmy, ty, to jest niemożliwe po prostu, że to był przypadek. Dobra. Ty gdzie masz, Bartek, w ogóle paczkę, bo ty mi nie powiedziałeś nawet? Karwice. A co? No to... troszkę nie po drodze, no taką drobinkę. Okej, okay, okej, okay. No to cóż, no to robię zawrotkę już. Robię zawrotkę i pojedziemy sobie tędy, dobra, awaryjki wyrzucone. Jedziemy dalej, no proszę państwa, do Karwic nie jest tak daleko, jakby się wydawało. Po drodze może ja jakąś paczkę na Bobrowice dostanę. Na czerwonym przejechał, widziałem to. No, też widziałem też. Widać, że kurier, jakiś kurier. Widać, że kurier, ale nie powiem z jakiej firmy, żeby nie było. I teraz tak, po paczuszkę jedziemy tutaj. Powiem ci, że ja na przykład, jeżeli chodzi teraz o zwykłe paczki, to ja polubiłem właśnie Sławno bardzo. Dużo bardziej niż Darłowo, bo nie ma żadnego przejazdu kolejowego, który byłby w stanie mnie zablokować w drodze po paczkę. Jest trochę mniejszy ruch, a przy okazji tak naprawdę tu wyjeżdżasz, wiesz, przez rondo jedziesz prosto cały czas i zabierasz tę paczkę, więc jest to bardzo... O, do Masławice, no i super. Ja pewnie nie zapamiętam, gdzie to jest, więc ja pewnie jechał tą drogą. Nie zapamiętałbyś, gdzie jest paczka w Sławnie, czy o co chodzi? Pewnie nie, no, pewnie zapomniałbym, gdzie w ogóle to jest ten cały Sławno, miejsce. No, gdzie jest Sławno? Nie pamiętam. Widziałem w Polsce. Ej, dobra, a pytanie w sumie do ludzi. Które samochody zostały przerobione jakby? W ogóle widzisz te znaki, Bartek, na rondzie i ten? To takie znaki zostały pododawane. Fajnie, realistyka. Dobra, gościu. Ja mógłbym coś lepszego dać o tym serwerze. Gość się chyba wywalił. No bo się starają sobie. Aha, znaczy, no to każdy nieźle. Trafi dodać. Nieźle, nieźle, Bartek. Ej, a ja słyszałem... O kurczę, muszę po paliwo podjechać. No, 5 litrów mi zostało. Słyszałem, że jest jakiś serwer, który się nazywa... Właśnie nie wiem, jak on się nazywa dokładnie. Widziałem gdzieś na YouTubie ostatnio. Mazowiecki albo Małopolski Car Driving? Co jest właśnie... Albo nie, Driving Simulator. O, Driving Simulator. Ktoś coś słyszał o czymś takim? Widział, grał nie. Ktoś może? Oho. Aha. Oho. Dobra, gościu. Jedziemy poboczem, my jesteśmy w BMW, stary. Ej, odezwał się bot. Tak, a ty nie wiedziałeś o tym? Wiedziałem, ale pierwszy raz słyszę nowa sensu. Oho. Ty! Znowu ten czerwonym. Nie gadaj. Nie, to jest inny, to jest inny. Nie, no to Audica, mijaliśmy ją w Darłowie ale też. Ale ten jest skin jest inny. To jest drugi ziom. Oho! Ale poleciał jakiś fajas w BMW, kurde. Nie wiem, ci co jeżdżą w tych BMW, to ludzie jakieś... Takich. Jakieś nuby totalne. Ludzie takich BMW. Ludzi. Dobra, Bartek, lecimy. V-Maxa teraz ciśniemy, co ty na to?
No, dobra. 200 na godzinę jedziemy właśnie. Dobra, szybkie hamowanko. Tutaj mam! Stój! Na to była moja paczka. No dobrze, Bartek, że powiedziałeś w czas, jak testowaliśmy właśnie 200 na godzinę. Ej, powiedziałem w czas, bo mógłbym powiedzieć znacznie później. A. Dobra, Bartek, dawaj szybko, wysiadł do tej paczki. No to nie masz shifty, nie mogę biegać na tym serwerze, pewnie od jakiegoś speeda czy coś. Bartek, bo to chodzi o twoją kondycję. Jakby twoja kondycja z prawdziwego życia została przeniesiona do Robloxa. A, dlatego się teraz męczę, dobra. Jak na to patrzę. Dlatego właśnie nie masz paska sprintu w Robloxie. O Jezus. Dobra. Okej. Okay. Bartek, czy testujemy to? Dawaj. Ej, nie było! Ten się nie odezwał, no już. Teraz się nie odezwał, nie odezwał się gość. Halo, ale w sumie nie to chciałem testować. Czekaj, czy jak się za pierwszy raz uderzy typa, to kolejny reaguje. Nie, ja miałem tak w trakcie jednego chyba odcinka, że udało mi się palnąć jednego i drugiego i mi jeden i drugi dał odgłos, więc... Aha. Dobra, Bartek. Może być jakiś zasobę czy coś, bo trzeba odpowiednią prędkość. Dobra, Bartek. Robisz. O kurde, ty. O kurde. Nie znałeś tego triku? Nie, ale powiem, że zrobiłem wrażenie. Ej, ty, koło mi wklęsło. Widzisz to? Ej, faktycznie. Zepsuł się samochód. No nieźle. Ej, proszę państwa, realnie zepsuł mi się samochód w Robloxie na PCD. To jest jakaś nowość dodana, czy o co chodzi? Masz w ogóle jakieś koła zapasowe czy coś? Ty, no nie mam właśnie. O co chodzi? Patrzcie. No to lipa. Bartek, odsłoń mi, proszę cię. Dobra. Zepsuty samochód w Robloxie, ty. O co chodzi w ogóle? Realistyka na pełnej. Ktoś wie, o co chodzi? Ty, faktycznie, po tym uderzeniu aż mi koło wygło. Ale tylko jedno, by the way. Ciekawe, czy to wszyscy tak mają, czy to jakiś specjalny feature w tym momencie, który się przydarzył, niestety. Dobra, ludzie, w tym odcinku w takim razie to by było na tyle. No ja nie dojadę, niestety, tym samochodem. Nie na mnie to pchać, wychodzi. Kurczę. Nie wiem pchać, niestety. No nic, chociaż... nie dojadę, bo wiesz, nie jestem w stanie jechać prosto. Także dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, siema. Elo.